witajcie na naszym pierwszym filmie na nowym kanale. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nie mamy dużo czasu na wstęp z tego względu, że musimy jeszcze potrenować i przebitki za chwilę zobaczycie. Więc zapraszam, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, bo to nowy kanał, więc warto, żebyście byli z nami na bieżąco, bo mamy w planach jakieś tam kolejne filmy. No i też zobaczycie troszeczkę przebitek z naszej już docelowej konkurencji. To jest nasz burdel, taki mały, a to jestem ja, operator. Stresujesz się, Kapi, czy mama bardziej? Nie wiem sobie, ciężko powiedzieć. Kapi, no ciu. Jak tam? No jest trochę stresik, bo jest generalnie za 6, no a my wchodzimy jako trzeci i nadal jeszcze nie wiem, jak to do końca będzie wyglądać, więc zobaczymy, ale jeszcze dużo piesków jest w transporterach. My już sobie wyszliśmy, żeby trochę się nastawić, ale zobaczymy, jak to będzie. No, jesteśmy po czymś tam. No.
Ja już nagrywam. Ja już nagrywam. A zrób nam zdjęcie może po prostu, co? My już jesteśmy po wystawie. Dostaliśmy ocenę doskonałą. Niestety na lokatę się nie załapaliśmy, ale też nie oczekiwałam Bóg wie czego za pierwszym razem. Też jeszcze musimy trochę popracować, chodzenie przy nodze, ale nam i tak bardzo ładnie wyszło. A teraz Was oprowadzimy trochę po pawilonach. Pokażemy Wam wszystkie pieski, jakie są. Zapraszam. Teraz jesteśmy na pawilonie trzecim, gdzie jest grupa 9 oraz 10, a także rasy nieuznane przez FCI, więc tak naprawdę w większości psy do towarzystwa. Tak naprawdę ma transporter ze sobą albo klatkę kennelową razem ze stolikiem, żeby po prostu psa jeszcze przypielęgnować przed samą wystawą. Każdy startuje o jakby konkretnej godzinie. Tutaj możecie zobaczyć teraz po lewej są karty. Grupa psiaków z danej klasy. Wszystkie psy ustawiają się na ringu wokół sędziego i następuje przebiegnięcie wokół całego ringu, a następnie każdy pies jest oceniany indywidualnie. Podczas indywidualnej oceny każdy pies ma sprawdzaną anatomię oraz czy pies jest prawidłowy, czy kręgosłup jest prosty, tak całą budowę psa, czy jest wszystko według wzorca rasy. Jak możecie zobaczyć, tutaj mamy małe buldoszki francuskie. Ważne jest, żeby wystawca ubrał się kontrastująco do szaty swojego psa. Na przykład tutaj widzimy, że każdy jest ubrany w innym rzucającym się w oku kolorze, żółta czy czerwona marynarka, żeby jak najbardziej sędzia mógł też zapamiętać daną osobę z psem. I żeby też pies po prostu nie ginął na tle, na przykład czarny pies na tle czarnych spodni. Proszę. Już? Tak. Dobra. Jesteśmy na wystawie w Poznaniu. Dziękuję. A to jest Kapi. Uhu! Młodka moja. Teraz Wam pokażemy trochę cały pawilon z góry. Tak wygląda cały pawilon trzeci, gdzie są psy ozdobne i do towarzystwa. A tam na końcu ostatni ring, jaki jest, to jest ring treningowy. Każdy może sobie tam przyjść z psem i poćwiczyć przed tym, gdzie my też ćwiczyliśmy. Widzieliście wstawki, jak przed naszym pokazem ćwiczyliśmy. Nie wiem, czy będziecie widzieć, ale ta pani z tym psiakiem ma grzebień we włosach, po prostu wpięty w kok. Zarąbisty patent, jeśli nie masz kieszeni na przykład. O, teraz widać, że ma grzebień. Zobaczcie na te śliczności. Psy siedzą sobie po kienku, chillują bombę. Zobaczcie w ogóle ten kamper. To jest kamper wystawowy. Mamy już nasz dyplom. Wygląda w ten sposób. Otrzymaliśmy ocenę doskonałą i zaraz Wam pokażę, jak wygląda cała karta. To jest dyplom i w środku dostajemy naszą kartę. Przy lokatach zazwyczaj uzupełniany jest tutaj opis całego psa, co tam najbardziej spodobało się sędziemu.
Tutaj mamy naszą rasę, nazwę przydomek psa, datę urodzenia, dane właściciela. No i tutaj mamy, jeśli jest lokata, no to wtedy w tym miejscu mamy miejsce, które zajęliśmy i w konkurencji u nas w naszej klasie młodzieży w psach było 10 psiaków, no i dostaliśmy ocenę doskonałą. My teraz idziemy na krótki spacerek, żeby Kapi trochę sobie powęszył i Cezary nie znika mi tutaj. Idziemy na krótki spacerek, żeby Kapi sobie trochę powęszył i załatwił to, co nam potrzeba, bo nam się tutaj kręci. Ale i tak nie jest źle. Kapi generalnie jest mega spokojny w porównaniu do innych psów, tak jak niektóre szczekają i w ogóle się wyrywają. To Kapi to jest naprawdę anioł. Czarek mi tutaj coś za kamerą gada. Nieprawda. No proszę, masz swoje 5 minut. Ja jestem operatorem, więc proszę mnie nie nagrywać. No, a tak to ja tylko słucham ciągle, nagraj, powiedz coś, milion ludzi, a wiecie. A teraz taki mądry, a jesteśmy na parkingu. No i co? No, Kapi. Idziemy kubkę? Idziemy? Ja muszę. Czas na wąchanko. Tak, Kapi? Przyszliśmy trochę podejrzeć naszego jutrzejszego sędziego, jak ocenia i na co zwraca uwagę. I już zauważyłam po chwili generalnie, że bardzo długo analizuje danego psa, jak się zachowuje, czy idzie na ringu. I widzę, że tutaj ze swoimi pomocnikami też dużo konsultuje generalnie. Zobaczcie to. To się nazywa normalnie być wygodniskim, niesiony. Już jest tak zmęczony po prostu, że no nie ma innej opcji. Widać na horyzoncie Papi and Kapi. Pełna stres i kobita. Już mniej niż wczoraj. Zakładamy. A że Kapi ma cienką łapkę jak taki. No mamy patent jeszcze na agrafkę dodatkowo. O, trzeba było związać. Zapiąć agrafką. Co jest Kapi? Kapi! No cio! Chodź Kapi, chodź do mnie. Zostań. Kapi. No cio. Nie pijono. We'll be right back.
aczkolwiek lokaty nie mamy, ale pan powiedział, że wszystkie bardzo ładne i jakby jest ekstra. Tak, tak pewnie. Nie chcę. Jesteśmy już po konkurencji naszej niedzielnej. Generalnie teraz już tak na spokojnie, już kapie jest przebrany wszelki, zaraz idziemy na sikupę. To sędzia powiedział, że no generalnie dał mu ocenę doskonałą. Powiedział na początku, że ma bardzo ładny pyszczek, czyli też to, co w sumie poprzedni sędzia wczoraj, i że ma płaską czaszkę, co jest jakby też już coraz rzadziej spotykane u kawalierów generalnie, ale no jest to taki taka oczekiwana anatomia, więc bardzo ładnie. Powiedział, że mógłby trochę przytyć generalnie i wtedy by wyglądał też na takiego masywniejszego. Kapi będzie się cieszył, bo dostanie więcej jedzonka, więc a my będziemy więcej wydawać na jedzenie, więc to zobaczymy. Także było bardzo fajnie. My jeszcze idziemy sobie teraz na stoiska. Legowisko kupiliśmy wczoraj, co mogliście zobaczyć, jak po prostu Kapi padł naprawdę po prostu już tam po południu wczoraj na tej wystawie. Idziemy jeszcze sobie zobaczyć pieski, trochę pochodzimy, Kapi jeszcze się bardziej obędzie nadal z tymi psami, chociaż i tak spisał się dzisiaj świetnie, bardzo ładnie stał i szedł przy nodze, więc jestem mega z niego dumna. Nie? Kapi? Super sobie poradził. Co? Ani co? Co tam? Nic, emocje już mi opadły całkiem. Piję sobie kawkę. I generalnie fajnie, jestem zadowolona. W sensie wczorajszy sędzia powiedział tak trochę bardziej demotywująco niż motywująco. Dzisiaj powiedział mega fajnie, jakby wczoraj go oglądaliśmy, co wam też pokazywałam, jak patrzyliśmy, jak oceniał Chihuahuę, to miał taką minę po prostu na każdego psa, że Boże, co za pies i w ogóle masakra. A na przykład dzisiaj miałam wrażenie, że jak oceniał te kawaliery, to że to jest chyba jego jakaś ulubiona rasa i po prostu był mega taki zadowolony i też miał fajne podejście do tych psów, takie profesjonalne, ale fajne. Nie, że tam buziaczki czy coś, jak na przykład wczorajszy, ale jakby fajnie jednak jakby oceniał te psy i też mówił tak mega prosto, więc ja go też zrozumiałam, mimo że mieliśmy tłumacza, więc jestem zadowolona, bardzo fajnie. No od razu powiedział, że dostaliśmy ocenę doskonałą, więc też się cieszę. Teraz tylko jeszcze musimy podejść sobie po opis, po kartę, po nasz dyplom i tak naprawdę no to będzie właśnie koniec. No i to tyle. No chodź do mnie. No Kapi, chodź do mnie. Do kamery. Kapi, buziaczka Kapi. Do kamery. No chodź, hop. No nie mam nic do ciebie, już zjadłeś bardzo dużo. Co masz? Za dzisiaj ocenę doskonałą. Generalnie identycznie jak ostatnio. To jest bardzo fajnie. Bardzo chaotyczny, to fakt, ale też ja się bardzo stresowałam i jednak to, że startowaliśmy z samego rana o 9 i wszystko było na szybko, no to sprawiło, że jednak no to wszystko było w takim mega popłochu. Już idziemy. No, także my lecimy i widzimy się niebawem. Możecie zostawić łapkę w górę, zasubskrybować nasz kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, a także napisać jakiś komentarz, może wy też byliście na wystawach i macie jakieś fajne spostrzeżenia, albo po prostu możecie napisać w ogóle, z jakimi rasami psów się wystawiacie na wystawach, jeśli na nie jeździcie. Jestem mega ciekawa, jakie tutaj po prostu będą wśród nas widzowie.